Oddział przewodnicki wraz z kołem przewodników PTTK w Toruniu zaprosił mieszkańców miasta na kolejny spacer z przewodnikiem. Tym razem w poszukiwaniu ciekawych obiektów poszliśmy szlakiem zabytków młodego pokolenia, czyli modernizmu. Pani była, to za chwilę zacznie pani oprowadzanie. Spacer, taki spacer tematyczny przygotowany. Jaki jest temat dzisiejszej akcji? Temat dzisiejszy jest spacer szlakiem architektury młodego pokolenia, czyli modernizm. Jakie miejsca planuje pani pokazać zwiedzając? Planuję pokazać naszym mieszkańcom harmonijkę, która znajduje się tutaj tuż za nami. Tak. Owszem, chcemy pokazać dawny bank rolny, dawną dyrekcję okręgową kolei państwowych, plac, pałac zdrowia oraz nieistniejący już dworzec autobusowy. No właśnie, te miejsca, które pani wymienia, Torunianie mijają na co dzień, ale być może nie wiedzą, że to są właśnie te miejsca. Proszę je króciutko scharakteryzować. Zacznijmy od harmonijki. Co to za budynek i dlaczego warto przyjrzeć mu się bliżej? Proszę państwa, harmonijka została zaprojektowana przez architekta Jerzego Wierzbickiego w 1936 roku. Na parterze znajdowały się biura Starostwa Krajowego Pomorskiego. Na pierwszym piętrze znajdowała się Komunalna Kasa Oszczędności. Zaś na następnym piętrze znajdowały się biura Pomorskiej Elektrowni Grudek, gdzie prezesem był profesor Hoffman, Alfons Hoffman, który to jest człowiek, który zelektryfikował Pomorze. Oprócz tego jest bardzo charakterystyczna architektura. Znajdują się piękne słupy konstrukcyjne. Między nimi znajdują się lizeny, które są od dołu, proszę państwa, podcięte. Budynek ma tak jakby charakter wertykalny. Długość elewacji wynosi, proszę państwa, około 80 metrów. Dawniej kolor był jasno-kremowy. Obecnie widzimy szary kolor. Zabytek początkowo budził mieszkańcy na początku bardzo krytykowali ten budynek, ponieważ krytykowali, jak to może być dach, dom bez dachu na przykład. Ale także był bardzo skrytykowany przez miejskiego tutaj architekta, pana Kazimierza Ulatowskiego, który jego zdaniem główne wejście powinno znajdować się od strony dzisiejszej fontanny Kosmopolis. I wejście powinno być poprzedzone pięknymi schodami. Również architekt, budując właśnie tutaj, projektując harmonijkę, wzorował się także tutaj na naszym ratuszu gotyckim. Dlatego widzimy piękne, wertykalne tutaj słupy, które wychodzą poza elewację budynku. Czy harmonijka to jest właśnie taki przykład typowy architektury modernistycznej? Nie tylko. Są jeszcze inne budynki właśnie, które podczas spaceru będę chciała wskazać naszym mieszkańcom. Na przykład charakterystycznym budynkiem też jest budynek dawnego banku rolnego. Który to jest budynek? Zlokalizujmy go na mapie Torunia. To jest budynek, który mieści się koło obecnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz CSW. Czyli między Centrum Sztuki Współczesnej a Urzędem Marszałkowskim. Ten charakterystyczny czerwony budynek z czerwonej cegły, tak? Tak, proszę pana. Ten z czerwonej cegły. Dlaczego warto mu się też przyjrzeć z bliska? Z doświadczenia wiem, że większość ludzi, nawet mieszkańców Torunia, uważa, że ten budynek jest neogotycki. A to nie jest prawda, bo on jest typowo modernistyczny. Tutaj właśnie architekt pan Marian Lalewicz zastosował cegłę klinkierową, która jest ułożona w tak zwany wątek gotycki. Czyli to jest takie nawiązanie, tak? Troszkę do architektury gotyckiej, którą mamy nieopodal na Starówce. Tak, architekt właśnie inspirował się gotykiem. Przede wszystkim naszymi pięknymi budowlami, które większość jest w kolorze cegły czerwonej. Toruń to nie tylko gotyk na dotyk, jeżeli zawsze przeważnie ludzie myślą, ale także znajdujemy tutaj budynki nowego pokolenia, czyli modernistyczne. No właśnie, dwa budynki scharakteryzowaliśmy. Co dalej zaplanowała pani w dzisiejszym spacerze? W dzisiejszym spacerze dalej zaplanowałam jeszcze
budynek dawnej dyrekcji okręgowej kolei państwowych. Gdzie on się znajduje? Znajduje się w obecnym właśnie Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego. Dalej planuje przejść z mieszkańcami do dawnego Pałacu Zdrowia, obecnie przychodnia nasza specjalistyczna przy ulicy Uniwersyteckiej. Również chce wskazać miejsce, gdzie dawniej znajdował się dworzec autobusowy. Uległ zniszczeniu w 2008 roku, co bardzo żałujemy, bo to był niespotykanie charakterystyczny budynek, ponieważ to był budynek tak zwany wyspowy i miał płaski, szeroki dach. Dalej również planuje iść do domu żołnierza, kiedyś dawne kino Grunwald, obecnie budynek stoi pusty. Dlaczego warto chronić tę modernistyczną architekturę? Dlaczego ona jest tak cenna? Proszę Państwa, turyści również zwracają uwagę na ten właśnie budynek modernistyczny, ponieważ pokazując im Toruń, Starówkę, mówimy zawsze Toruń, gotyk na dotyk, ale zbliżając się tutaj na przykład koło Fontanny, Kosmopolis, zawsze zwracają uwagę, proszę Pani, co to jest za budynek? Wtedy można wytłumaczyć, że jest też budynek modernistyczny, czyli warto przekazywać wiedzę turystom oraz osobom mieszkającym tutaj na terenie naszego miasta. To dwa słowa jeszcze o samych spacerach. Powiedzmy, mówi Pani, że w tym roku to jest taka okrągła chyba rocznica, tak? Jak te spacery zaczęły się odbywać? Proszę Państwa, w tym roku przypada jubileusz, 25. edycja spacerów z przewodnikami. W każdą niedzielę od czerwca do października mamy spacery z naszymi ulubionymi mieszkańcami. Podczas tych spacerów przez 25 lat mieszkańcy mogli poznać historię miasta Torunia, wydarzenia, ludzi związanych z miastem, ale także odwiedzaliśmy obiekty, które były budowane, jak Jordanki. Oprócz tego popularyzujemy nasze parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego. Wyjeżdżamy również na wycieczki. Nasze spacery są finansowane z gminy miasta Torunia. A czy to jest troszeczkę tak, że torunianie cudze chwalą, a swego nie znają? To znaczy, że nie zawsze wiedzą, jakie skarby architektury chociażby kryje nasze miasto? Przychodzą chętnie, żeby się dowiedzieć właśnie od Was, przewodników, na temat miasta i jego historii? Mieszkańcy wiedzą dużo. Czasami zaskakują nas samych przewodników. Ale mimo tego zdobywają wiedzę od nas. I tym samym możemy popularyzować te nasze piękne zabytki i miasto Torunia. Spotkanie rozpoczęło się przy Kolegium Minus UMK, czyli tak zwanej Harmonijce, od strony Fontanny Kosmopolis. Na trasie spaceru była m.in. dawna siedziba Starostwa Krajowego Pomorskiego, dawny Bank Rolny, Urząd Marszałkowski, dawny Pałac Zdrowia. Ponadto zwiedzający zobaczyli, że Toruń to nie tylko gotyk na dotyk. Tematem naszego spaceru dzisiaj jest szlakiem architektury młodego pokolenia, modernizm. Proszę Państwa, na początek jako zagadkę zacznę. Państwo lubicie zagadki, wiem o tym, ja sama też lubię zagadki, ale kto mi powie, proszę Państwa, a na pewno Państwo wiecie, jaka figura mieściła się w fontannie wcześniej? Tak. Lizak, tak, proszę Państwa, dla przypomnienia, ale brawo dla Pani naprawdę. On właśnie chciał powiedzieć, Flisak, proszę Państwa, Flisak za harmonijką, tak, znajdował się w latach 1949-1952. Proszę bardzo, tutaj tłuszczę, jeżeli można tutaj zobaczyć, ale zmieniał lokalizację, proszę Państwa. Flisak też znajdował się na dziedzińcu ratusza. Też, proszę Państwa. I jeszcze gdzie mógł się znajdować? Alpinarium, tak, proszę Państwa. Też dla przypomnienia, dla historii. Proszę bardzo. Teraz zapraszam Państwa tutaj przed budynek, pod harmonijkę. Zapraszam Państwa. Dla przypomnienia sobie. Jak na początku wspominałam, że naszym tematem jest architektura młodego pokolenia, modernizm. Słowo modernizm pochodzi od języka francuskiego moderne,
co oznacza w języku polskim nowoczesność. Charakter ma radykalny, awangardowy. W 1920 roku, po odzyskaniu niepodległości, Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego. Ale pragnę zaznaczyć, na pewno Państwo wiecie już z historii, iż w latach zaboru Toruń pełnił rolę przygranicznego miasta wojskowego. Były tylko siedziby powiatowe. W związku z tym Toruń nie był pod względem lokalowym przystosowany do rangi wojewódzkiej i była konieczność budowania nowych obiektów. Projekty gmachów zlecono wybitnym artystom, architektom warszawskim. Środowisko warszawskie odegrało tutaj w Toruniu bardzo ważną rolę na gruncie tutaj toruńskim. Wprowadzili styl modernistyczny. Za prezydentury Antoniego Bolta powstawało bardzo dużo gmachów. Artyści, projektując tutaj dla Torunia, inspirowali się również gotykiem. Oprócz tego, mogę Państwu powiedzieć, tu architekt Jerzy Wierzbicki zaprojektował harmonikę w 1936 roku. Inspirował się, proszę Państwa, naszym pięknym toruńskim ratuszem, a szczególnie te podziały pionowe elewacji. Spójrzcie, proszę Państwa, harmonika, piękne słupy konstrukcyjne, między nimi znajdują się lizeny. Lizeny, one są podcięte na dole. Nie wiem, czy Państwo widzicie? Podcięte na dole tutaj. Ale co jest tutaj charakterystyczne? Te słupki i lizeny wystają poza bryłem, poza elewacją. Projektant również inspirował się wieżami kościoła gotyckiego. I dlatego to jest taka piękna strzelistość. Długość elewacji wynosi 80 metrów. Między nimi tutaj, między lizynami i słupkami, znajdują się okienka. Kolor pierwotny, proszę Państwa, był, jeżeli może Państwo pamiętacie, jaki był pierwotny kolor właśnie elewacji budynku. Taki bardzo jasny. Nie, jasny, tak, jasno-kremowy, proszę Pani. Ale po II wojnie światowej kolor został zmieniony, tak jak Państwo widzicie, jest szary. No nie przywrócono tutaj pierwotnego koloru elewacji. W 1936 roku na parterze znajdowała się, proszę Państwa, Biuro Starostwa Krajowego Pomorskiego. Na pierwszym piętrze znajdowały się kasy. Jeżeli była kasa oszczędnościowa, czyli w podziemiach, co mogło się znajdować? Sejfy. Sejfy, proszę Państwa, tak, sejfy, które były zamykane pancernymi drzwiami. Na drugim piętrze znajdowały się biura pomorskiej elektrowni Grudek, którym był profesorem właśnie Alfons Hoffmann. Nawet sami zwiedzaliśmy Grudek, prawda? Pamiętacie Państwo? To jest człowiek, który zelektryfikował Pomorze. Proszę Państwa, od 1939 roku do 1945 roku mieścił się tutaj urząd finansowy, niemiecki urząd finansowy. Po wojnie gmach przejął Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ale różne były tutaj losy wydziałów. Najpierw był wydział prawno-ekonomiczny, następnie wydział prawa, znów przekształcono na wydział prawa i administracji. Od roku 2000 znajduje się wydział humanistyczny, a tak, z oddziałem Instytut Filozofii, Instytut Socjologii. Proszę Państwa, tutaj w latach 1947-1951 był studentem wybitny poeta. Na pewno Państwo wiecie. Zbigniew Herbert. A gdzie znajduje się jego rondo? Rondo przy jedynce. Przy domu studenta numer jeden. Tak, proszę Państwa, właśnie. Tak? Niedaleko mówię. A, niedaleko Pana. No proszę bardzo. Proszę Państwa,
Helbert w liście 27 lutego 1951 roku pisał do swojego przyjaciela, mistrza, pana profesora Henryka Elsenberga, iż w kościele Najświętszej Marii Panny na chórze napisał wiersz pod tytułem Kościół. To jest jedyny wiersz, który został napisany tutaj w Toruniu. Ale oprócz tego w wierszu Węzeł Gordyjski opisuje gród Kopernika. I zacytuję Państwu taki fragment tylko tego wiersza. Wystarczy dzień, dwa, aby je poznać. Jeśli poznamy go, zaprzyjaźnimy się, a nawet możemy go pokochać. Piękne słowa, prawda? Myślę, że wszyscy kochamy tutaj Toruń. Oddział przewodnicki wraz z kołem przewodników PTTK w Toruniu zapraszają na kolejne spacery po Toruniu.